A więc masz już sklep internetowy, super, gratuluję. Tylko widzisz, teraz musisz skupić się na tym, żeby pozyskiwać na ten sklep klientów. W tym filmie podrzucę Ci kilka wskazówek, które udzielam zawsze swoim klientom, którym buduję sklepy. Przede wszystkim trzeba ustawić sobie w głowie taki, taki tryb, że nad sklepem internetowym trzeba pracować i trzeba się w to zaangażować. Więc jeżeli ty nie masz czasu tego robić. To zastanów się nad zleceniem tego komuś, kto będzie takim Twoim e-commerce menadżerem. Może to być jakiś Twój pracownik, może to być osoba, którą specjalnie do tego zatrudnisz, bo pracy przy sklepie internetowym, który zaczyna dosyć dobrze prosperować jest naprawdę bardzo dużo, a może będzie to Twój syn albo córka. To też jest dosyć częsty przypadek wśród moich klientów. Przy okazji, na tym kanale znajdziesz bardzo dużo ciekawych porad związanych z biznesem i marketingiem internetowym, skierowanych dla przedsiębiorców i osób, które chcą nimi zostać. Jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, zasubskrybuj ten kanał, ponieważ będzie mi dużo przyjemniej tworzyć kolejne filmy właśnie dla Ciebie. A więc pierwsza rzecz, jeżeli ty już posiadasz biznes offline, stacjonarny, czyli nie wiem, masz jakiś sklep stacjonarny, masz jakąś bazę klientów, cokolwiek. To zacznij promować swój nowy sklep internetowy właśnie wśród tych osób, ponieważ to prawdopodobnie będą pierwsi klienci Twojego sklepu internetowego. Możesz ich zachęcić na przykład jakimś kodem rabatowym, ze zniżką na pierwsze zakupy, czy czymkolwiek innym, tak? Jakimiś preferencyjnymi warunkami, za to, że oni nie będą dzwonić do ciebie, przychodzić, zawracać Ci gitary, że tak powiem. Tylko będą korzystać z Twojego sklepu. Twoja dotychczasowa baza klientów to jest najlepszy punkt wyjścia do tego, żeby sklep zaczął działać. A też jeżeli na tym sklepie coś nie do końca będzie działać, będą jakieś problemy techniczne, cokolwiek, no różne rzeczy się zdarzają, to łatwiej jest jakby wyjść z tego z osobą, którą już w jakiś sposób znasz. Kolejne zadanie dla e-commerce Managera to analiza konkurencji i powiedziałbym, że to powinno być zadanie, które wpiszesz sobie w kalendarz, nie wiem, raz na tydzień, raz na miesiąc, w zależności od tego, jak dynamicznie zmienia się Twoja branża, poświęcisz czas na to, żeby przejrzeć sklepy internetowe swoich konkurentów, żeby zobaczyć, co się na nich zmieniło, może oni coś, coś do, dopracowali, wprowadzili jakąś promocję, wprowadzili jakąś nową funkcję, wprowadzili coś, co sprawia, że klienci twoi i ich Mogą bardziej chętnie robić zakupy u nich niż u Ciebie. I teraz nie chodzi o to, żeby kopiować żywcem to, co robi konkurencja i się prześcigać w tym wszystkim. Jeżeli coś jest sensowne, to oczywiście warto to zrobić, ale może przyjdzie Ci do głowy jakiś pomysł na podstawie tego, co zobaczysz u nich. No a poza jakimiś funkcjami czy zmianami na sklepie, oczywiście obserwuj ceny, obserwuj wszystkie inne te rzeczy, które mają wpływ na decyzję zakupową, jakieś formy dostawy, czas dostawy, dostępność. Opis produktu, zdjęcia produktu, filmy, blog, wszystko, tak? Kolejna rzecz, którą należy wdrożyć w sklepie internetowym i aktywnie z niej korzystać, są narzędzia analityczne. Mam tu na myśli dwa narzędzia: Google Analytics oraz Hotjar lub coś podobnego, co będzie nagrywało sesję użytkowników i pozwalało ci oglądać te filmy i patrzeć, jak ludzie się zachowują na stronie. Właśnie do tego jest Hotjar, czyli pozwala on tworzyć takie. Mapy cieplne, strony, tak na których widzisz, gdzie ludzie klikają. Na tej podstawie możesz później podejmować decyzje, np. o przestawieniu kategorii czy produktów, czy w ogóle usunięciu jakichś funkcji, które nie są, nie są używane, a zajmują miejsce. Więc warto poświęcić czas, raz na nie wiem, kilka dni, raz na tydzień, w zależności od tego, jaki masz ruch, i przeglądać sobie te nagrania i wyciągać z nich jakieś wnioski. O samym Hotjarze znajdziesz na moim kanale film, postaram się go gdzieś tutaj podlinkować. Natomiast drugie narzędzie Google Analytics, to też znajdziesz o tym filmie, też będzie link, to jest taki program, który pokazuje statystyki, wejść na Twoją stronę, pokazuje skąd ludzie wchodzą, z jakich źródeł dokonują zakupów, tak, z jakich kampanii itd, i tak dalej, więc warto sobie też raz na jakiś czas przeglądać to narzędzie, obyć się z nim, nauczyć się z niego korzystać, ponieważ na pewno Ci się doprzyda. No i dobra, mamy już kwestie powiedzmy związane ze sklepem internetowym, Teraz musimy zacząć pozyskiwać ruch na ten sklep. Moim zdaniem, pozyskiwanie ruchu najlepiej jest generować tam, gdzie ludzie nas szukają, gdzie są już ludzie, którzy szukają naszych produktów, rzeczy, które my oferujemy, i takim miejscem są po prostu wyszukiwarki. W wyszukiwarce możesz być w ramach systemu Google Ads, czyli w wynikach reklamowych na górze, czy też w, gdzieś tam na dole. No, oczywiście, to, to się tam wyświetla rotacyjnie. Natomiast możesz też być w wynikach organicznych, czyli to, to jest efekt pozycjonowania sklepu internetowego yy, i to też jest coś, co warto, yy, czym warto się zainteresować. Natomiast zanim to zrobisz, to musisz też przeanalizować, co się dzieje w tej wyszukiwarce. Wpisz sobie słowo kluczowe, na przykład które cię interesuje, nazwę produktów czy nazwę kategorii i zobacz, kto się tam reklamuje, z kim przyjdzie ci się mierzyć. Czy to są jakieś gigantyczne firmy z ogromnymi budżetami, czy to są firmy podobne do Twojej. Zobacz, jakie oni mają warunki sprzedaży, tak? jakie mają koszty dostawy, czas dostawy, jakie mają ceny produktów, jak mają je opisane. Ponieważ jest bardzo dużo takich mikro rzeczy, które mają wpływ na decyzje zakupowe i sama kampania może działać, może przynosić jakby wejście na Twój sklep, ale one później mogą się nie przekładać na zakupy, bo jak ktoś wejdzie na trzy sklepy, zobaczy, że w tym jednym jest to jakoś bardziej sensownie. Dla niego zrobione, tak, to on kupi po prostu tutaj. Więc to się też wiąże z tym punktem związanym z analizą konkurencji. Ale generalnie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie ruchu, to ja polecam zaczynać od tych miejsc, gdzie ludzie nas szukają, czyli od wyszukiwarek. Poza wyszukiwarkami możesz pozyskiwać ruch na sklep internetowy poprzez reklamy displayowe. Czyli to są różnego rodzaju banery, jakieś takie kafelki z produktami, które wyświetlają się na różnych portalach. Ja najczęściej korzystam z systemu Google Ads, ponieważ to jest chyba taki największy system reklamowy, który zrzesza tam miliony witryn partnerskich. Aczkolwiek można też pewnie robić takie reklamy gdzieś tam bezpośrednio w jakichś branżowych portalach, po prostu wykupić sobie bezpośrednio jakąś reklamę. Ja głównie robię to w Google, ponieważ ma to dosyć duży zasięg, fajnie to działa i można tym fajnie sterować. I reklamy displayowe można wyświetlać na dwa sposoby. Do osób, które już nas znają, to jest remarketing, czyli ktoś był na naszym sklepie internetowym, wyszedł sobie z niego, wchodzi na jakieś tam elixa, no cokolwiek i widzi nasze reklamy. Natomiast drugi sposób to jest wyświetlanie tych reklam osobom, które jeszcze nas nie znają, ale mogą być zainteresowane naszymi produktami. Możemy na przykład wyświetlać nasze reklamy na portalach na zadany temat, na portalach, które zawierają jakieś słowa kluczowe. W sobie, bo podejrzewamy, że na takich portalach wchodzą, korzystają z takich portalów nasi klienci. Natomiast co ciekawe, możemy też targetować nasze reklamy na osoby, które były na jakichś konkretnych stronach internetowych lub podobnych stronach, czy wyszukiwały w Google jakiś haseł, czyli ktoś wyszukuje, nie wiem, wózek dziecięcy i później wchodzi sobie gdziekolwiek na jakąś stronę i może zobaczyć na przykład Twoją reklamę. Więc to jest całkiem ok i warto to przemyśleć. Kolejna rzecz, którą według mnie warto robić, jest ona niestety chyba najtrudniejsza to jest marketing wideo, to co na przykład ja robię teraz. I w sklepie internetowym jest kilka pomysłów na to, jak wideo robić. Możesz na przykład prezentować produkty, możesz je testować, jakoś tam recenzować, możesz pokazywać realne jakby jakieś realizacje związane z tymi produktami, jakieś ich działanie w realnym życiu. Możesz korzystać, nie wiem, z marketingu, z, z influencerami, którzy pokazują te produkty. Możesz robić jakieś unboxingi i inne takie rzeczy. No i generalnie warto to robić, szczególnie jeżeli twoja konkurencja jeszcze tego nie robi, ponieważ to naprawdę bardzo dobrze działa. Kolejna forma reklamy, którą warto się zainteresować, to reklama w mediach społecznościowych. Ja osobiście nie jestem fanem tej formy reklamy, jednak są na pewno branże, na których, w których działa to, działa to dobrze. Są też firmy, które zajmują się tylko reklamą w mediach społecznościowych, więc na pewno to działa. Tak? Ja nie mam do tego przekonania. Według mnie jest to takie napraszanie się ludziom, którzy może będą czymś zainteresowani, ale my tego nie wiemy tak? konkretnie. Więc ja nie lubię takich reklam. Zwykle one działają trochę gorzej, ale na przykład jako reklama śledząca gdzieś tam w mediach społecznościowych to już jest, myślę, że całkiem okej. Okay. Natomiast takie samo wyłapywanie klientów z jakiegoś dużego, Zbioru osób, które teoretycznie mogą być zainteresowane. Mi to średnio leży, robię takie kampanie, ale ja zdecydowanie bardziej lubię jako system Google, bo tam są ludzie zwykle tacy, którzy już konkretnie czegoś szukają. No i jeszcze jedna rzecz dosyć fajna w sklepach internetowych to jest newsletter, czyli zbieranie adresów mailowych do jakiegoś tam swojego programu w zamian za jakąś korzyść, np. za jakiś kot rabatowy czy cokolwiek takiego. Gdy zbierasz sobie takie maile, to później możesz wysyłać im newslettery, czyli wysyłać im jakieś maile związane z nowymi ofertami, z promocjami, z czymkolwiek, i fajnie jest to robić. To jest dosyć trudne do budowania. Znaczy, no, w sklepie internetowym, gdzie oferujesz zniżkę za zakup, jest to trochę łatwiejsze niż w jakiejś firmie usługowej, ale generalnie no, warto jest skorzystać z tej metody, mimo że ta baza pewnie nie będzie rosła jakoś lawinowo i szybko. Ale ci, którzy już tam się zapiszą, się nie wypiszą z tych maili, no to to jest dobry materiał właśnie na Twoich przyszłych klientów. No i według mnie to jest tyle. To są rzeczy, którymi warto się zainteresować, mając już sklep internetowy. Tych rzeczy można by pewnie wymienić dużo więcej, tak? Jest dużo różnych metod, sposobów, jakichś magicznych rzeczy. Jednak według mnie dobrze zrobione podstawy działają po prostu najlepiej. Także, jeżeli miałbym coś doradzić, to skup się na tym, co tutaj powiedziałem. I uważaj na internetowych czarodziejów, którzy obiecują czasami złote góry, a tak naprawdę nie mają o tym pojęcia, nie mają doświadczenia i chyba nie powinni takich rzeczy doradać. No i to już wszystko. Jeżeli ten film był dla Ciebie ciekawy, zasubskrybuj. A jeżeli szukasz kogoś, kto zajmie się reklamą Twojego sklepu internetowego, sprawdź moją ofertę na stronie arturkosiński.pl. Dzięki.